Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Hard PC, gdzie dzisiaj pokażemy wam kilka par słuchawek do kanałowych bezprzewodowych, czyli tak zwanych TWS-ów. Nie będą to dwie pary, nie będą to trzy pary, a będzie to aż 8 par tego typu słuchawek. Dlatego też, jeżeli jesteście zainteresowani kupnem tego typu słuchawek w budżecie od 100 do 400 zł, to jak najbardziej ten materiał jest dla was i jak najbardziej zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do tego odcinka, oczywiście wypadałoby na początku wytłumaczyć parę rzeczy, jak ten materiał będzie przebiegał. Tak więc po pierwsze, oczywiście wszystkie tutaj prezentowane pary będą sortowane za pomocą ceny, ponieważ tak jest najsensowniej. Druga sprawa, oczywiście te ceny mogą się zmienić w zależności, czy oglądacie to dzisiaj, czy za tydzień, czy za miesiąc, bądź za pół roku, więc miejcie to oczywiście na uwadze. Kolejna sprawa, czyli już będzie trzecia. Nie będę tutaj bardzo użalał się na temat zawartości pudełka, ponieważ praktycznie każda z tych par doków ma dokładnie tę samą zawartość. Jest to kabel do ładowania, jest to papierkologia, a także dodatkowe tipy zakładane na same kopułki, więc tutaj kompletnie zawartość pudełka dzisiaj pomijam. No i oczywiście też będę chciał niektóre pary ze sobą przyrównywać, ponieważ są one zbliżone względem budżetu. I w przypadku właśnie tego budżetu przejdziemy sobie do najważniejszej walki, jeżeli chodzi o grupy techniczne, grupy facebookowe, gdziekolwiek ludzie pytają o najtańsze TWS-y do ceny około 100 zł i oczywiście mamy tutaj Xiaomi Mi True Wireless Basic, a także QCY T2C. Zazwyczaj właśnie kiedy wchodzimy na jakąkolwiek grupę facebookową, czy też właśnie na jakiekolwiek zapytania dotyczące najtańszych TWS-ów, to najczęściej jest pytanie wybrać Xiaomi Mi True Wireless Basic, czy właśnie QCY T2C, ponieważ obie te pary, przynajmniej u nas, są w tej samej cenie 99 zł. I muszę tutaj przyznać, ponieważ oczywiście wszystkie te pary testowałem przez pewien okres czasu, że każda para ma swoje zalety, a także wady i chciałbym tutaj oczywiście na początku omówić same case'y. I tutaj muszę przyznać, że w przypadku case'ów, no oba są zrobione z plastiku matowego, co jest jak najbardziej spoko, ponieważ plastik matowy nie zbiera tak bardzo tłuszczu, a także odcisków palców, jak na przykład plastik błyszczący, więc tutaj w przypadku obu par jest jak najbardziej spoko. Chociaż jeżeli chodzi o wykonanie, to tutaj naprawdę muszę przyznać, że Xiaomi zrobiło to o wiele lepiej. Case jest mniejszy, jest o wiele bardziej wystylizowany i przede wszystkim zawias właśnie otwierający case jest troszeczkę lepiej zrobiony niż w przypadku QCY T2C, więc ogólnie w przypadku wyglądu, a także samej ergonomii tutaj będzie case u Xiaomi na plus. I w przypadku QCY T2C chociażby mamy także diody do ładowania bardzo mocno widoczne z przodu, no i tak samo jak i w przypadku Xiaomi, oba case'y są ładowane przy pomocy micro USB. I to tak naprawdę, jeżeli chciałbym coś powiedzieć o samych case'ach, do baterii oczywiście jeszcze przejdziemy. No i trzeba oczywiście także powiedzieć, że obie pary korzystają z technologii Bluetooth 5.0 i obie nie posiadają aptX. No i trzeba przyznać, że te kopułki są naprawdę, ale to naprawdę zbliżone do siebie, choć także trzeba przyznać, że QCY T2C kopułki są o wiele grubsze, co oczywiście może być złą wiadomością dla osób, które mają małe kanaliki, ale może być też dobrą wiadomością dla osób, które potrzebują grubszych kopułek, żeby mieć lepszego seala, żeby po prostu lepiej kopułki trzymały się w uszach. I jest to także spowodowane jedną ważną rzeczą i tą rzeczą jest bateria. Ponieważ w przypadku Xiaomi same kopułki są w stanie grać przez 4 godziny, jeżeli grają oczywiście obie, a sam case jest w stanie je naładować maksymalnie do 12 godzin pracy, czyli maksymalnie sumarycznie odzyskujemy 12 godzin pracy na TWS-ach, co nie jest specjalnie dużym wynikiem, jak zobaczymy później po droższych markach. A w przypadku QCY T2C podobnie, mamy 5 godzin około, czyli troszeczkę więcej, jeżeli chodzi o same kopułki, i 32 godziny łącznie z case'em. Więc jeżeli chodzi o baterię i zależy wam jak najbardziej na baterii, QCY T2C jak najbardziej tutaj wygrywa. Jeżeli chodzi o brzmienie, a także ergonomię, to przede wszystkim u mnie przynajmniej wygrywa Xiaomi. Jest to mniejsza kopułka, a ja mam dosyć stosunkowo duże uszy, choć w kwestii seala po prostu lepiej mi wsiada Xiaomi. QCY muszę troszeczkę poprawić jakby, przynajmniej lewą słuchawkę, ponieważ mam troszeczkę jakby kanaliki niewymiarowe względem siebie, i przez co nie łapię tak dobrego seala, a przynajmniej nie jestem tak w stanie łatwo złapać dobrego seala w przypadku QCY. I teraz oczywiście przejdziemy do samego brzmienia.
zmienia. I tutaj muszę przyznać, że tak samo QCY jak Mitre Wireless Basic uderzają w dokładnie to samo brzmienie. Jest to dosyć mocno podbita V-ka, czyli mamy podbite basy, a także mamy podbitą górę. I trzeba przyznać, że Xiaomi są troszeczkę bardziej basowe, przez co starają się dzięki temu ukryć niedoskonałości, jakie mają na górze, gdzie QCY T2C mają tego basu troszeczkę mniej i ta góra jest bardziej wyeksponowana, przez co naprawdę może boleć. I ogólnie muszę przyznać, że nie jest to aż tak bardzo uniwersalne brzmienie, choć jeżeli ktoś po prostu potrzebuje TWS-ów chociażby do sportu, gdzie właśnie można powiedzieć, że basy, a także agresywny wokal jak najbardziej jest w stanie zmotywować do ewentualnego ćwiczenia, to tutaj brzmienie jak najbardziej by pasowało. Jeżeli szukacie natomiast jakiegoś neutralnego brzmienia, to QCY, a także Xiaomi bym raczej tutaj odradzał. Tak więc podsumowując obie pary: dźwięk, ergonomia, wygląd, styl Xiaomi Mitre Wireless Basic, bateria, jeżeli to jest wasz priorytet, QCY T2C. I w przypadku tych dwóch par to tyle. Przechodzimy dalej. Prawie dwukrotność ceny Mitre Wireless Basic czy QCY T2C mamy Edifier TWS 1. Przechodząc do samego case'a TWS 1, trzeba przyznać, że on jest naprawdę dobrze wykonany, choć do jego zbudowania wykorzystany został błyszczący plastik, którego ja przynajmniej osobiście nienawidzę, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo mocno zbiera odciski palców. Choć jednak jeżeli chodzi tutaj o jakość i kwestie wykonania, to jest to o wiele lepiej wykonany produkt niż dwie poprzednie pary doków. No i oczywiście jest ładowany z micro USB, a także z przodu mamy taką diodę, która pokazuje nam, na ile case jest oczywiście naładowany. W przypadku kopułek także mamy właśnie tutaj błyszczący plastik, choć tak jak już powiedziałem, jakość wykonania o wiele wyższa w stosunku do poprzednich par. I też trzeba przyznać, że kopułki są o wiele grubsze i znajdują się na nich także panele dotykowe, więc w kwestii ergonomii jest tutaj lepiej. I kiedy sobie tylko włożę do uszu, też jestem w stanie od razu wyczuć zaletę właśnie tego, że te kopułki są o wiele większe, ponieważ kroją one o wiele bardziej moje kanaliki, dzięki czemu jest o wiele wyższa izolacja niż w przypadku QCY czy też Mitre Wireless Basic. Jeżeli chodzi o samą technologię, to jest tutaj oczywiście Bluetooth 5.0, a także mamy już certyfikat aptX. A jeżeli chodzi o samą baterię, to tutaj jest właśnie ten czynnik, dlaczego te kopułki są takie duże, ponieważ same kopułki są w stanie grać 8 godzin, a razem z case'em możemy ten czas wydłużyć do 32 godzin, więc jak najbardziej mamy tutaj już poprawę względem chociażby Mitre Wireless pod względem samej baterii. Jeżeli mam coś powiedzieć o brzmieniu, to to brzmienie też jest bardzo zbliżone do tego, które prezentuje właśnie Mitre Wireless czy QCY T2C. Jest to V-ka, choć nie jest ona tak agresywna, dzięki czemu przede wszystkim możemy dostrzec pewne ulepszenie względem dźwięku. Wokale już nie są takie, można powiedzieć, kujące, nie bolą uszu właśnie te przede wszystkim wysokie tony. Basy nie schodzą tak nisko, choć można powiedzieć, że bardziej w Mitre Wireless to był zamulony bas, aniżeli taki po prostu bas czysty, taki bardzo mięsisty. Dlatego też, jeżeli szukacie nadal rozrywkowego i bardzo imprezowego brzmienia, ale jednocześnie nie chcecie, żeby wasze brzmienie to był jeden wielki muł, który jest zawalony basem, który ma na celu tylko schować właśnie wokale, które ewentualnie są dosyć, można powiedzieć, zanieczyszczone, zdystorsowane, to TWS 1 jak najbardziej jest tutaj opcją do polecenia. I jeżeli tylko macie stosunkowo duże kanaliki i nie przeszkadza wam to, że wystają trochę z uszu, to jak najbardziej polecam wam dołożyć względem Mitre Wireless Basic, ponieważ zyskujecie i na baterii, i zyskujecie w certyfikacie aptX, no i oczywiście na jakości wykonania. Tak więc TWS 1 jak najbardziej tutaj, szczerze, w tej cenie mniej niż 200 zł, bardzo serdecznie polecam. Idziemy dalej. Kolejny produkt Edifier, tym razem TWS 2. Jeżeli chodzi o samo wykonanie, dostajemy matowy plastik, jak najbardziej jest to na plus, ładowany z micro USB jak poprzednie pary. I kiedy otwieramy naszego case'a, to widzimy od razu z przodu właśnie trzy białe diody, które sygnalizują poziom naładowania baterii. Wszystko jest bardzo ładnie spasowane, zawias działa bardzo ładnie. Mamy także złote akcenty, właśnie czy to napis Edifiera, czy też właśnie logo na samych kopułkach,
co wygląda jak najbardziej ładnie. Kiedy wyciągniemy kopułki, też mamy tutaj matowy plastik, jak najbardziej na plus, i ogólne wykonanie jest jak najbardziej na plus. Edifier w przypadku TWS2, porównując do TWS1, zrobił kilka rzeczy dobrze, ale wiele bardzo źle. Przede wszystkim mieliśmy panele dotykowe na TWS1, teraz mamy przyciski, a jak wiemy, przyciski są złe pod względem ergonomii, ponieważ musimy wciskać te przyciski i musimy też wciskać kopułki w nasz kanalik, co jest bardzo niekomfortowe. Mamy tutaj technologię 5.0, nie mamy certyfikatu APTX, z tego co widziałem przynajmniej. Mamy normę IPX5, więc są one w stanie wytrzymać trochę więcej, jeżeli chodzi o wodę, pot, kurz i tak dalej. Choć mamy tutaj także bardzo podobną wielkość kopułek względem TWS1, a bateria jest o wiele gorsza. Same kopułki są w stanie grać maksymalnie 3 godziny, a case może im pomóc jeszcze przez 9 godzin, więc łącznie mamy około 12 godzin pracy na baterii. No to nie jest zbyt dobry wynik. Więc osobiście nie widzę, pod względem przynajmniej ergonomicznym, a także funkcjonalności, sensu w przypadku TWS2, choć jestem w stanie zrozumieć to w kwestii właśnie samego dźwięku, ponieważ TWS2, z racji tego, że ma zbalansowaną armaturę, a nie dynamika, sprawia, że to brzmienie jest troszeczkę bardziej neutralne, jest bardziej wyrównane, przynajmniej tym właśnie się balanced armature, czyli właśnie zbalansowana armatura, cechuje. Tak więc jeżeli poszukujemy już czegoś w mniejszych pieniądzach, a właśnie z brzmieniem, które będzie jak najbardziej neutralne, które będzie w stanie wszystko wypoziomować na równi, nie wybijając żadnego właśnie instrumentu, to TWS2 może być dobrą opcją, choć musicie po prostu chodzić z powerbankiem, ponieważ bateria jest tutaj naprawdę średnia. Przechodząc dalej, kolejna para Edifierów, tym razem model TWS5, który jest oczywiście droższy względem TWS2. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, cały czas tutaj idzie wyżej, aktualnie już case jest troszeczkę bardziej, można powiedzieć, klockowaty, jest zrobiony z matowego plastiku, który jeszcze mniej zbiera właśnie odciski palców niż chociażby TWS2, co jest jak najbardziej na plus. Ponownie ładowany z micro USB, choć wydaje mi się, że w tej cenie już powinny być USB typu C, no ale powiedzmy, że są nawet droższe pary, które nadal mają micro USB, więc tutaj nie mam żadnego problemu. Jeżeli chodzi o sam zawias, bardzo ładnie wykonany i w ogóle case jest już naprawdę dobrze spasowany, jest idealnie wykonany właśnie pod te doki, co jak najbardziej jest tutaj na plus, ponieważ jeżeli byśmy chcieli chociażby tutaj potrząsnąć naszymi TWS-ami w case'ie, to nic nie słychać, kompletnie one siedzą dokładnie w swoich miejscach, co jest jak najbardziej dobre. I z przodu bardzo dobrze wyeksponowane właśnie 3 białe diody, które sygnalizują nam baterię naszych TWS-ów. Same kopułki, jak widać, o wiele większe, choć jeżeli nie mieliście problemu z TWS-1, a także TWS-2, to z piątkami też nie będziecie mieć problemu, ponieważ część, która wchodzi do kanalika, jest mniej więcej taka sama. To co się zwiększyło, to po prostu wielkość kopułki, która osiada na małżowinie, więc tutaj nie powinno być żadnego problemu, a spowodowane to zostało tym, że właśnie jest tutaj już zapakowana o wiele lepsza bateria. Same słuchawki są w stanie grać przez 8 godzin, możemy wydłużyć ten czas do 24 godzin właśnie z naszym case'em. Technologia Bluetooth 5.0, mamy znowu APTX, mamy normę IPX5, więc można powiedzieć, że to jest już ogólny upgrade względem TWS2, ponieważ za niewiele wyższą cenę TWS2 dostajemy właśnie polepszone brzmienie TWS2, ale właśnie z tymi wszystkimi feature'ami, jakie posiadało TWS1, plus oczywiście norma IPX5. Więc tutaj pod tym względem, jeżeli zastanawiacie się nad TWS2, to radzę wam po prostu zastanowić się także nad, czy by nie dołożyć do TWS5, ponieważ no, tutaj zyskujemy tylko i wyłącznie, choć te kopułki, jak już powiedziałem, są troszeczkę większe. Jeżeli chodzi o brzmienie, to także jest bardzo podobnie względem TWS2, mówiąc oczywiście o brzmieniu, ponieważ sama rozdzielczość, separacja czy też scena powiększa się, zwiększa swoją jakość, dzięki czemu jesteśmy w stanie o wiele lepiej odseparowywać chociażby instrumenty od wokalu, czy też pozycjonować poszczególne instrumenty, a także poszczególnych instrumentalistów. Dlatego też jak najbardziej, jeżeli zainteresowani jesteście TWS2, to radziłbym po prostu dołożyć sobie troszeczkę pieniędzy i przejść od razu do TWS5. Na pewno nie będziecie z tego przypadku rozczarowani. Przechodząc dalej, dwie pary TWS-ów, które będziemy oczywiście ze sobą porównywać. Czarny Shanling MTW100, a także biały Shanling MTW100. No i zapewne ktoś teraz zapyta, dlaczego pokazuję wam dokładnie te same pary doków w dwóch wersjach kolorystycznych.
Otóż dlatego, że te dwie wersje kolorystyczne to także są dwie kompletnie różne pary doków. O co chodzi? Już tłumaczę. Ale oczywiście na początku sobie omówimy case, ponieważ tak naprawdę między tymi dwiema parami co najbardziej się różni, to jest to, co jest w środku. Dlatego też mówiąc o samych case'ach, case są identyczne, posiadają ładowanie z USB typu C. Dziękuję. Pierwsza para, która posiada USB typu C, jak najbardziej świetna tutaj informacja. I trzeba powiedzieć, że ten case jest dosyć specyficzny. Ja akurat byłem na audio-video show i akurat rozmawiałem na temat tych par z reprezentantem Shanlinga. Otóż case na początku może się wydawać, że jest zrobiony z bardzo słabej jakości materiałów, ponieważ no jak sobie otworzymy, to co sobie nam po prostu tutaj lata klapka i się wydaje, że ona się zaraz tutaj złamie. Sprawa jest taka, że ta klapka taka ma być, ponieważ jest ona zoptymalizowana do otwierania jednym palcem, ponieważ tutaj mamy sobie oczywiście taki rowek i możemy sobie to otwierać jednym palcem i to jak najbardziej rozumiem. No i później, kiedy już case'a zamkniemy, to bardzo trudno jest go po prostu otworzyć, ponieważ magnes, który siedzi właśnie w case'ie, jest bardzo dobrze wykonany, jest bardzo silny. Otwierając case'a, na dole widzimy sobie mały pasek, na którym znajdują się trzy diody sygnalizujące oczywiście naszą baterię w case'ie. No i mamy oczywiście także same kopułki. I to w mojej opinii jest dzisiejszy król, jeżeli chodzi o ergonomię. Spójrzcie, to są pierwsze TWS-y, które są zrobione niczym ucho ludzkie, dzięki czemu siedzą one po prostu idealnie i praktycznie w ogóle nie wystają z ucha. To jest po prostu świetne i tutaj, jeżeli chodzi o ergonomię, Shanling po prostu wygrywa dzisiejsze porównanie. I teraz przejdźmy do samych różnic, ponieważ jak sobie na nie spojrzymy, to też się nam wydają, że to jest kompletnie ta sama para doków. I to prawda, ponieważ z zewnątrz wyglądają one identycznie, ale to, co jest wewnątrz, różni się diametralnie. Ponieważ wersja biała to jest MTW100DD, czyli posiadają one przetwornik dynamiczny. I przetwornik dynamiczny w tej parze charakteryzuje się tym, że dostajemy właśnie brzmienie typu V-ka. Dostajemy podbite basy, a także podbitą górę, czyli właśnie imprezowe granie, chociażby na siłownię czy coś tego typu, jak najbardziej spoko. I dla osób, które słuchają rocka, agresywnej elektronicznej muzyki, jak najbardziej DD powinna się bardziej spodobać, gdzie wersja MTW100BA, czyli Balanced Armature, zbalansowana armatura, to jest właśnie wersja, która posiada, no jak już zresztą powiedziałem, zbalansowaną armaturę jako przetworniki i tutaj mamy brzmienie neutralne, jest ono o wiele bardziej wypoziomowane, więc jeżeli szukamy czegoś bardziej neutralnego właśnie z brzmienia, nie lubimy podbitych basów, a także podbitej góry, to bardziej bym się kierował w stronę BA. Przechodząc dalej, case'y także mają swoje różnice, niewidoczne gołym okiem, ponieważ wersja BA może być ładowana przy pomocy ładowarek indukcyjnych, dlatego też jeżeli posiadacie chociażby telefony z wireless charging i macie ładowarki wireless charging, to możecie także właśnie case'a BA ładować przy pomocy takiej ładowarki, gdzie w przypadku DD nie jesteście w stanie. I także jest minimalna różnica względem czasu pracy na baterii. Wiadomo, dynamik jest troszeczkę bardziej prądożerny, tak więc tutaj mamy około 6 godzin pracy na baterii, a także 21 godzin w przypadku doładowania case'em. W przypadku wersji BA, czyli właśnie zbalansowana armatura, mamy 7 godzin gry bez case'a i około 24 godziny razem z case'em. I tak jak już zresztą powiedziałem w przypadku brzmienia, jeżeli potrzebujecie imprezowego grania, to wybieramy sobie DD, jeżeli szukacie czegoś bardziej neutralnego, to wybieramy BA. Choć osobiście, jeżeli szukacie czegoś, co ma najwięcej basu, a jednocześnie nie jest w stanie, można powiedzieć, podbijać góry, to radzę wam się nadal zainteresować BA, ponieważ w mojej przynajmniej opinii DD jak i BA mają dokładnie tę samą ilość basu i po prostu BA sobie troszeczkę lepiej radzi w przypadku wyższych tonów, ale to jak już powiedziałem, lepiej sobie sprawdzić samemu. Czy wybierzecie wersję DD czy BA, tak naprawdę zyskujecie tutaj aktualnie najlepszą możliwą jakość dźwiękową w porównaniu z wszystkimi poprzednimi modelami, więc tutaj obie przynajmniej te pary dostają ode mnie pełną rekomendację. A teraz przejdźmy sobie do bonusowej rundy, ponieważ to wszystko, co mogliście dzisiaj zobaczyć, to były pary doków, które możecie dzisiaj kupić. A teraz pokażę wam jedną parę, którą mogliście
do pewnego momentu kupić, ale teraz niestety już nie jesteście w stanie, a jest to para, którą naprawdę warto by się było zainteresować, jeżeli kiedykolwiek wróci do Polski, może jeszcze są na to jakieś szanse, ponieważ to, co ona robi, to jest po prostu topka totalna i przebija dosłownie wszystko, co mamy dzisiaj aktualnie na stole. Mówię tutaj oczywiście o Lipertek Tevi. Lipertek Tevi to jest bardzo ciekawa para TWS-ów, ponieważ na początku nie miały one zbyt dużej popularności, z racji faktu, no, że to są TWS-y, no, kto się po prostu przejmuje bardzo TWS-ami, jeżeli chodzi o świat audio. Potem ludzie zaczęli je zauważać, a kiedy je zauważyli, to stwierdzili, że jest to aktualnie najlepsza para słuchawek typu TWS do $100 i jak najbardziej tak samo ten tytuł podtrzymuje. Kiedy już wychodziło na to, że popularność będzie tylko wzrastać, pod koniec 2019 roku Procent, czyli Lipertek, stwierdził, że przestanie wysyłać ten model do Polski i zaprzestał jakiejkolwiek sprzedaży w Polsce. Przez co w Polsce nie jesteście już ich w stanie kupić. A to jest bardzo smutne, ponieważ kosztowały one 400 zł i naprawdę one biją wiele par, które kosztują spokojnie chociażby 1000 zł, jak na przykład pary od Jabry, ponieważ uwaga, mamy tutaj Bluetooth 5.0, mamy ładowanie case'a z USB typu C, wszystko jest. Mamy aptX, więc tutaj jak najbardziej ten certyfikat też jest. Norma IPX7 i teraz uwaga, to jest po prostu topka. Mamy 10 godzin gry z samych kopułek i 70 godzin łącznie z case'em. I trzeba przyznać, że Lipertek robi naprawdę mało rzeczy źle, zwłaszcza w tej cenie 400 zł. Otóż, jak już powiedziałem, kopułki są stosunkowo duże, nie wszystkim to się może podobać. Kiedy już ewentualnie ergonomicznie mamy dobrze te kopułki właśnie spasowane, to one nadal bardzo mocno wystają z uszu, co może wyglądać stosunkowo dziwnie. Panele do kontroli multimediów to są przyciski, więc naciskamy na nasz kanalik, jest to jak najbardziej niekomfortowe. Ale po prostu jest tak mało tych rzeczy, które są złe, że wydaje się w całokształcie, że to są aktualnie najlepsze doki, jakie możecie kupić, zwłaszcza w przypadku price to performance ratio, czyli właśnie ceny do jakości i tego, co dostajecie, ponieważ chociażby ostatnio Lipertek stwierdził, że zrobił własną aplikację do tych doków, dlatego też teraz możemy chociażby konfigurować właśnie to, co nasze przyciski robią, ale także dostajemy korekcję DSP. Możemy totalnie zmienić brzmienie tych doków, co jest jak najbardziej świetne, ponieważ w przypadku pewnych przetworników, jakie dostajemy w słuchawkach, czy to w dokanałówkach, w zależności jaki to jest typ, możemy po prostu ewentualnie przewidzieć, jakie po prostu doki będą miały brzmienie, jak będą grać. No i tutaj mamy grafenowy dynamik. Zazwyczaj grafenowy dynamik kojarzy się z fałką, czyli to, co ja przynajmniej lubię. Basy podbite, góra podbita, ale tak nie jest w przypadku Lipertek Tevi. Można powiedzieć, że to brzmienie jest naprawdę neutralne, może troszeczkę bardziej skupione po prostu na górze, ponieważ basu nie jest aż tak dużo w tych dokach. A dzięki właśnie aplikacji, którą Lipertek stworzyło, mogłem wreszcie sprawić, że te słuchawki będą brzmiały jak typowa fałka. Podsumowując to całe nasze zbiorowisko, Xiaomi Mi True Wireless Basic versus QCY-T2C. Jeżeli zależy Wam na baterii, to QCY-T2C. Jeżeli zależy Wam na wszystkim innym, to Mi True Wireless Basic, choć bateria jest dosyć średnia. Edifier TWS1, bardzo dobre ulepszenie względem dwóch poprzednich właśnie modeli. Tutaj jak najbardziej polecam, jeżeli możecie dołożyć trochę więcej. TWS2, szczerze powiedziawszy, dołożyłbym od razu do TWS5, żeby zyskać po prostu na jakości dźwięku, a także na wszystkich parametrach, jakie nam są potrzebne w przypadku TWS-ów, a także na baterii. I tutaj MTW100, bierzemy sobie DD, jeżeli chcemy bardzo imprezowe brzmienie, bierzemy sobie BA, jeżeli chcemy neutralne brzmienie, ale w obu przypadkach radziłbym sobie sprawdzić. No i Lipertek Tevi oczywiście wypada z naszego zestawienia, ponieważ nie możecie go już kupić. I to tyle, jeżeli chodzi o to porównanie właśnie słuchawek True Wireless. Jeżeli Wam się spodobała któraś z tych par, oprócz oczywiście tej, to jak najbardziej zapraszam na dole do linków do sklepu, gdzie możecie każdą tę parę zakupić. A my widzimy się przy okazji kolejnych materiałów, a także prezentacji produktów na kanale HardPC. Trzymajcie się i na razie.